40-kilometrowa wędrówka w środku nocy, czyli tak zwana ekstremalna droga krzyżowa, rusza już 26 marca. Na Śląsku można wybrać m.in. trasę dookoła miasta Jastrzębie-Zdrój czy drogę z Jastrzębia do Wisły. Ma ona na celu przede wszystkim takie przekraczanie siebie, doświadczenie takie, można powiedzieć, ekstremalne właśnie, spowodowane tym wielokilometrowym marszem. Ekstremalna droga krzyżowa jest inicjatywą księdza Jacka Stryczka, pomysłodawcy takich projektów jak Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości. Poprzez to fizyczne doświadczenie ma nas skłonić do również takiej duchowej refleksji nad swoim życiem, zobaczenia, co jest ważne, kiedy już wszystko inne nie ma znaczenia, bo człowiek jest zmęczony, wyczerpany, może gdzieś czasem pobłądził w tej nocnej wędrówce. Do akcji może dołączyć się każdy. Zapisy są możliwe za pośrednictwem portalu edk.org.pl. My organizujemy właśnie drogę krzyżową w Jastrzębiu, gdzie są dwie trasy do wyboru. Jedna jest generalnie naokoło miasta, Ruptawa, Moszczenica, Bzie, ogólnie tamte rejony. I druga trasa jest z Jastrzębia-Zdroju, prowadzi do Wisły, również tam częściowo po górach. Ważne, aby do drogi odpowiednio się przygotować. Pewno wygodne obuwie, sprawdzone, nie jakieś nowe, to jest, myślę, podstawa na takie długokilometrowe trasy. Warto zabrać jakieś żywność, wodę czy herbatę w termosie, bo wiadomo, że warunki jeszcze marcowe, zwłaszcza w nocy, są różne. W Jastrzębiu-Zdroju akcja rozpocznie się pod kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego o godzinie 17.30. W Wiśle zaś w domu formacyjnym Ruchu Światło Życie o godzinie 18.00.